Serdecznie Państwa witam po przerwie na kolejnym webinarium, które tym razem poświęcone jest refleksji. Refleksja na stałe wraz z ok. zeszytem wpisała się w ocenianie kształtujące. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi ekspertka oceniania kształtującego, Danuta Sterna. Właściwie poprowadzi Małgosia Sulewska, nauczycielka języka polskiego, a ja będę tylko zadawać pytania, takie pytania właśnie trudne, które zadają mi również nauczyciele, jeżeli z nimi rozmawiam, po to, żeby tutaj tak kij w wsadzić. Ja tak dodam, że będziesz takim adwokatem diabła. Dokładnie. Są z nami nasi znamienici goście, jest Marta Dobrzyńska, która będzie od was zbierała pytania oraz nam przedstawiała. Mam nadzieję, że to nie będą sami adwokaci diabła. Mam nadzieję. Są nasi paneliści, poproszę was o przedstawienie się. Marzenna Dąbrowska, nauczycielka matematyki w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie, witam państwa. Michał Szczepanik, nauczyciel biologii i edukacji do bezpieczeństwa w Gimnazjum poczesnej. Katarzyna Młodorzeniec, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z 81. niepublicznej szkoły w Warszawie. Ja powiem, że ten cel troszeczkę też dzisiaj jest taki przekorny jak ten adwokat <grym diabła, <grym ponieważ będziemy się starali przekonać Państwa do tego, że refleksja pomaga uczyć się. A jak wiadomo, przekonania i postawy to coś chyba najtrudniejszego do zrealizowania w polskiej szkole. Będziemy pracować i współpracować, Danusiu i nasi paneliści również wraz z nami, według planu spotkania, który Państwo widzicie na załączonym slajdzie. Będziemy zastanawiać się, czy warto w ogóle zapisywać myśli, co daje zapisywanie refleksji. Zastanowimy się, jakie mogą być typy tej refleksji w naszych zeszytach, ale także w naszej uczycielskiej pracy. Postaramy się przedstawić kilka technik stosowania refleksji oraz przede wszystkim zastanowimy się, i to będzie z dużym udziałem naszych panelistów, jak w ogóle wprowadzać refleksję, jak uczyć naszych uczniów stosowania refleksji. Ostatnia część kończąca dzisiejsze spotkanie to bardzo ważny panel nauczycielski, bowiem nasze i nasi eksperci podzielą się własnym doświadczeniem z stosowania refleksji w OK-Zeszytach, okay, ale też podczas lekcji w życiu szkolnym. Danusiu, myślę, że takie podstawowe pytanie to, dlaczego refleksja jest wartościowa i czy warto ją stosować w nauczaniu? Ja stwierdzam, że tak. Przede wszystkim pomaga uczniom uczyć się, powoduje, że uczeń zastanawia się, czego ma się nauczyć, czego się uczy, a nie tylko biernie przyswaja wiedzę. No, do, tego, do tego trudno się doczepić, ale do następnego już jestem w stanie. Z drugiej strony <gry> uważam, że refleksja jest ważna też z perspektywy e, nauczyciela, ponieważ kiedy przeczyta taką refleksję zapisaną przez ucznia, doskonale rozpozna, jaki jest stan umiejętności ucznia, co on już wie, nad czym ja jako nauczyciel muszę jeszcze z klasą popracować, e, czy przypadkiem muszę nie wrócić do omawianych celów i zadań. Właśnie mam dwa pytania. Pierwsze właściwie jednak do pierwszego. Mianowicie to ja jako nauczyciel dokładnie wiem, co uczeń, jakie wnioski powinien wyciągnąć, właściwe wnioski. Jak ja mu dam samemu wymyślać te wnioski, to on może je wymyślić złe. Myślę, że na początku pracy z refleksją wielu z nas takie przypuszczenia i taki tok myślenia również miało. Natomiast ja powtórzę bardzo krótko to, co ty ciągle mówisz, że uczymy się na błędach. I myślę, że pozwolenie uczniom również na błądzenie, na rozmyślanie, na próbowanie jest formą bardzo dobrej nauki. To w takim razie drugie pytanie. Dlatego, że to jeszcze dla nauczyciela jest to zysk. Ale przecież ja jako nauczyciel dokładnie wiem, co moi uczniowie już wiedzą i czy ja ich dobrze nauczyłam, czy nie. To po co ja mam ich tutaj pozyskiwać od nich tę informację? Przede wszystkim to, o czym już mówiłyśmy tutaj, żeby nie zagalopować się, żeby nie zostawić gdzieś ucznia, który rzeczywiście czegoś. Nie zrobił, nie doczytał, który z czymś ma jeszcze problem. Taka refleksja i takie wejrzenie w głąb własnego uczenia pomaga rzeczywiście troszeczkę przystopować w klasie i spojrzeć na każdego ucznia indywidualnie. Ja myślę, że warto też spytać naszych panelistów o to, czy nie warto zrobić sprawdzianiku na koniec lekcji, zanim przejdziemy do refleksji, albo w ogóle zamiast refleksji. Co o tym sądzicie? się czy wylosujemy? Tak, koniecznie, to może to tak. ja teraz, ale muszę zamknąć oczy. Marzanna. Yy, można zrobić ten sprawdzian i oczywiście mamy, yy, mamy zestaw tych umiejętności, które uczniowie opanowali, niemniej wydaje mi się, że to jest, jak sami moi, sami moi uczniowie podkreślili, że to jest łatwiejsza dla nich forma, ten sprawdzian. Trudniejszą jest to, żeby pochylili się i napisali własną refleksję, ale tę refleksję za to dłużej pamiętają i to jest ich refleksja, a nie wystawienie czy też oceny, czy nawet i informacji zwrotnej do ucznia w zakresie tego, co opanował. Także, mimo tego, że oceniają, że to jest trudniejsze, to uważają, że jednak w procesie ich uczenia jest bardziej wartościowe i to jest ich przede wszystkim, ich pomysł. Ja też chciałam powiedzieć, że jak oglądałam zeszyty, które nie były ok z zeszytami, a jeszcze wcześniej oglądali, myśleliśmy o tym, właśnie, żeby je zmienić to były tam od czasu do czasu podyktowane przez nauczyciela refleksje. To znaczy nauczyciel miał refleksję i ją dyktował uczniom i oni mieli oczywiście jakąś zapisaną. Sądzę, że ona w ogóle nie pracowała, dlatego że to nie była ich refleksja. To była refleksja nauczyciela. Tak. Także na pewno uczeń się z nią nie utożsamiał, mhm. nie pomagała mu w ogóle w nauce, mhm. ponieważ jedyne co to mógł nauczyć się jej na pamięć, a Dokładnie. też nie taki jest cel refleksji. Kolejna nasza sprawa ważna do zastanowienia się przedyskutowania, to kiedy w ogóle stosować refleksję, w jakich elementach lekcji, gdzie w zeszycie powinna ta refleksja znaleźć się, aby pomóc uczniowi uczyć się. Mm -hmm. I właściwie w ok. zeszycie odkryliśmy, że refleksja może towarzyszyć zawsze. uczniowi zawsze. <laughs> zawsze, może towarzyszyć od początku lekcji przez całe 45 minut. Możemy mówić o refleksji, która wprowadza nas do zagadnienia. Pytamy wtedy ucznia, co ją już wie na temat, którym się będziemy dzisiaj zajmować. Bardzo polecamy bardzo to może być zaskakujące. Tak, ponieważ odkrywamy, że nie jesteśmy alfą i omegą, że nasi uczniowie mają bardzo duży zasób wiedzy, umiejętności, niekoniecznie ze szkoły. Mhm. Może to być również re refleksja w trakcie uczenia się. Ona dotyczy najczęściej naszych przedmiotów nauczania. Jest to refleksja przedmiotowa, związana jest bardzo często z zadaniami, jakie uczniowi podajemy do zrealizowania. No i oczywiście, Trzeci typ refleksji, podsumowanie. I to jest też ściśle związane z ocenianiem kształtującym i z tym, że podawane na początku lekcji cele bądź kryteria, pod koniec uczenia się podsumowujemy. Dowiadujemy się wtedy, czego uczniowie się nauczyli, z czym mają jeszcze problem bądź z jakimi sukcesami wychodzą. Ja Miałam taką propozycję, że zamiast może oceniania kształtującego, nazwijmy refleksyjne. Ja myślę, re, 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 refleksja kształtująca. Ja myślę, że trzeba to opatentować. Tak, tak, to, tak. Jest, to jest bardzo dobry pomysł, bowiem w takiej rozmowie stwierdziłyśmy, że właściwie tak. samo sedno nauczania i uczenia zawarte jest w refleksji. Tak. Bez refleksji nie ma uczenia. Tak, można powiedzieć, że bez refleksji i bez myślenia, a jedno i to samo właściwie, się refleksja i myślenie, bo Dokładnie. bez refleksji nie ma myślenia, bez refleksja myślenia nie ma więcej, refleksji. Myślimy, ale, już ale jeszcze musimy przechodzimy, przechodzimy do dalszych części. Tutaj na slajdach mamy przykłady refleksji, którą stosują nauczyciele w OK Zeszycie. Przykład z edukacji wczesnoszkolnej nauczycielki Bożeny Rakowskiej i właściwie ten typ refleksji w tabelce towarzyszy uczniom przez całą lekcję, przez mhm. cały czas uczenia się. Na początku w pierwszej kolumnie zastanawiają się i piszą, mogą dyskutować nawet w parach, co już wiedzą na dany temat, zbierają swoje umiejętności i wiadomości. Środkowa kolumna to czego chciałbym się dowiedzieć, czego chciałbym się nauczyć. I tutaj jest dobry moment, aby uczniowie tworzyli na przykład samodzielnie cel lekcji, bądź wspólnie z kolegą czy z koleżanką. Natomiast ostatnia część to refleksja, czego się dzisiaj na lekcji nauczyłem. Z proszę, czym wychodzę? Może jedna tylko taka uwaga, ta bardzo istotna, mianowicie, że tej refleksji trzeba uczyć. Tak, na pewno. <laughs> że to, jak uczeń przychodzi, to nie umie tego zrobić. Najczęściej na początku nauczyciele nam mówili, że przepisują uczniowie cel lekcji jako podsumowanie. Na przykład było o tym, no to o tym taki, taki cel, to taki, ta, taka jest moja refleksja. I dopiero w miarę i taki sposób tutaj powoduje, że oni bardziej się uczą, jak to zrobić, bo mają coś do wypełnienia. Tak, i mają przede wszystkim konkretne pytania, Pytanie. na które mają i mogą odpowiedzieć. Kolejny typ. I kolejny przykład to z lekcji matematyki Marzenny-Dąbrowskiej, również w postaci graficznej. Danusiu, to jest również twoje <noise> dzieło, w jaki sposób możemy z uczniami ustalić cel? Tak? Czego mm -hmm. chciałbym się dzisiaj na lekcji mm -hmm. dowiedzieć? Kolejny przykład refleksji to to, o czym wspominałyśmy, to refleksja podczas uczenia się. Refleksja iście przedmiotowa, związana z zadaniami, które uczniowie wykonują podczas lekcji, czy tak zwanym zadaniem edukacyjnym. I warto tutaj również odwołać się do uczniowskiego myślenia i na przykład zadać im pytania dotyczące porównania czegoś, klasyfikowania, wyciągania wniosków. Taka refleksja pobudza. Uczniów bardziej, i myślę, efektywniej uczą się, mhm. mają czas na zastanowienie się, ale również na zbudowanie swojej wiedzy, nie tylko na nauczenie się na pamięć wiadomości, które otrzymują od nauczyciela. Mhm. Kolejny przykład to mapy myśli. Też możemy je włączyć do refleksji. Do refleksji związanej z tym, czego uczę się uczy, z informacjami, które przyswaja. I podczas budowania mapy myśli buduje właśnie swoją wiedzę. Buduje refleksję na temat danego zagadnienia. Właściwie ten sposób refleksji przy pomocy mapy myśli jest powszechnie używany i strasznie lubiany przez uczniów. Prawda? Tak. Na początku myślę, że. Uczniowie również mogliby mieć problem z tworzeniem mapy myśli i warto poświęcić lekcje, poświęcić może i godziny wychowawcze, na to, aby uczniów wdrożyć do przygotowywania map myśli. Bo tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, takim zabójstwem dla mapy myśli jest danie gotowych map wykonanych przez nauczyciela po z poleceniem albo... przerysowania tak, do zeszytu. Tak, wtedy nie ma refleksji. <noise> nie ma. Wtedy jest uczenie się na pamięć. Refleksja w trakcie uczenia to również ta, która będzie związana z tym, jak się uczę, co pomaga mi w uczeniu. Przykład kolejny pochodzi z zeszytu z języka polskiego nauczycielki Agnieszki Skowronek. I tutaj ta refleksja związana jest z tym, co pomaga uczniowi w nauce, ze strategiami uczenia. Myślę, że ona też jest bardzo ważna z tego punktu, że... Uczeń, kiedy dokona takiego odkrycia, iż praca w grupach albo praca w parach mu pomaga, to kolejny raz wybierze taki sposób uczenia się. Albo że mu przeszkadza, jak inni gadają. Też. Myślę, że to też jest bardzo ważne dla samego nauczyciela, ponieważ będzie wiedział, jak zorganizować pracę na kolejnej lekcji. Inne przykłady dotyczą refleksji, która podsumowuje cele uczenia się, czyli wracamy na koniec lekcji do tego, czego mieliśmy się dzisiaj nauczyć. Co było celem dzisiejszych zajęć? I w przykładzie mamy edukację wczesną szkolną. Nauczycielka Barbara Bartnik przeprowadzając lekcję o Fryderyku Chopinie. Dokonała takiego podsumowania wraz z uczniami. Zapewne każda z tej refleksji na tej konkretnej lekcji była inna i ona była tak. indywidualnym sposobem myślenia dziecka. Mhm. Tutaj ja bardzo lubię takie pytanie na podsumowanie, które jest, co cię zaskoczyło. Wtedy, tak. wtedy naprawdę im mnie zaskakuje to, co ich zaskoczyło, więc to. Ale tutaj jest, czego się dzisiaj dowiedziałem. Tutaj zastanawiająca jest jedna taka rzecz, mianowicie tutaj jest poprawiony błąd. Co, co sądzisz, Małgosiu, o poprawianiu refleksji uczniowskiej? Ja powiem ze swojego doświadczenia, że kiedy widzę gdzieś na kartce błąd jako polonistka, to serce mi krwawi. Ale z drugiej strony wiem, że gdybym zaczęła poprawiać uczniowskie refleksje, to tych refleksji by nie było. Mhm. Ponieważ refleksja nie jest pracą na ocenę. Refleksja jest czymś takim bardzo indywidualnym dla ucznia, ma mu pomóc w uczeniu się, ma być jego wewnętrznym tokiem myślenia, przelanym na kartkę w ok zeszycie. Jaką mam taką swoją prywatną praktykę, kiedy uczniowie zechcą pokazać mi refleksję, to nieraz dyskretnie pokazuję palcem, gdzie jest błąd i wtedy wiem i liczę, że uczeń poprawi. Natomiast na pewno nie polecałabym stawiania ocen, bądź sprawdzania twoja takiego nauczycielskiego. Twoja refleksja twoja jest zła. Sze. Tak. Czyli w, w ogóle nie robimy. Nie pisze już więcej żadnych refleksji. Tak, <grystanie> do widzenia. <grystanie> Mamy na kolejnym slajdzie super przykład refleksji, która odnosi się nie tylko do tego, czego uczeń się nauczył, nie tylko do tego, jak się uczył na tej lekcji, ale w ogóle jest refleksją, która podsumowuje całą pracę z ok. Zeszytem, z magicznym ok. Zeszytem w klasie agaty. Hedy. Hedy, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Analizując te wszystkie przykłady, które do tej pory widzieliśmy, możemy mieć już wyobrażenie, że refleksja może, wyglądać w różny, może być przedstawiana w różnej formie. Może być za pomocą tabelki, może to być tekst pisany, mogą to być rysunki. Zależy to od wyboru ucznia. I myślę, że ten wybór trzeba w każdym momencie im pozostawić. Inny przykład refleksji to to, o czym wspominałam, tabelka. W pierwszej części tabelki widzimy podane kryteria, podobnie jak w informacji zwrotnej. Jest również zastosowany kolor zielony, nadzieja, że wszystko wiem, ale też jest krótkie zdanie podsumowujące, czego się dzisiaj nauczyłem. Jest to też jeden ze sposobów wprowadzenia i uczenia. Refleksji. Na poprzednim mówiliśmy o samoocenie i to jest tro troszeczkę z tym związane na poprzednim tak. webinarium. Mhm. Inny przykład samooceny pochodzi z zeszytów moich piątoklasistów, i powiem, że bardzo często wprowadzając refleksje podawałam im pytania. Takie wprowadzające. Czego dzisiaj się nauczyli, co dzisiaj zrozumieli, co dla nich było dzisiaj łatwe. Takie wprowadzanie uczniów w uczenie, refleksji bardzo im pomogło i dostrzegam, że później oni ten sposób formułowania myśli bardzo często stosują w swoich pracach. Nadzwyczajne, jak dużo napisane, mądrze. <grym> Jest tak, mm. y, myślę, że y, nie ma co refleksji liczyć z Danusiu na zdania, na tak. słowa, na ilość, tak? Ja myślę, Ale że. Mi to imponuje jednak. To, bardzo się cieszę. <laughs> myślę, że y, warto cieszyć się z każdego indywidualnego stwierdzenia ucznia i podsumowania tego, czego się nauczył. Czy w ogóle co myśli o uczeniu się? Mm -hmm. y, Danusiu, y, wprowadzając refleksję, i pracując nad refleksją w OK zeszycie, zgromadziłaś. Bardzo bogaty bank pomocy. Tak. I tutaj ci, te osoby, które są w kursie, um, okej, okay, Zeszyt, mają dostęp do tych materiałów. On się składa z dwóch części. Pierwsza część jest poświęcona, um, jakby, teorii dotyczącej refleksji, no może nie całkiem teorii, bo tam jest bardzo dużo też przykładów, ale który napisała Małgosia. A druga część jest, w niej jest 30 technik, które zebrałam um, z różnych miejsc, które. Um, które pomagają uczniom tą refleksję tworzyć. Tutaj jest kilka rysunków mówiących o nich, ale nie będziemy mówić, będziemy może opisywać jak potem pokażemy zdjęcia. Natomiast tutaj chciałabym może zapytać naszych panelistów, które najczęściej wykorzystują z tych technik w swojej, w swojej pracy z uczniami. To zaczniemy. Losujemy? Losujemy, oczywiście, że losujemy i to jest Marzena. No, <słysza> <słysza> Może powiem przekornie, że bardzo lubię refleksję, ale faktycznie trzeba jej, trzeba jej uczyć uczniów. Natomiast z ostatnich takich moich doświadczeń, to refleksja, co już wiem, czego chcę się dowiedzieć, i czego się nauczyłem? Bardzo pokazuje progres ucznia Aha. i uwielbiam to na matematyce. Mhm. Ja, właśnie, matematyka. To teraz Michał. Ja mam dwie takie. Jedna to tu jest właśnie taka pocztówka i wykorzystuję tę pocztówkę od jakiegoś czasu na koniec lekcji. Uczniowie piszą nie do siebie pocztówkę, tylko do swoich na przykład rodziców, bliskich. Co tak naprawdę nauczyli się na tej lekcji? Taki krótki, e, krótka informacja, którą e, jak gdyby byś, by im wysłali, gdyby z nimi nie mieszkali, ale po prostu <noise> mieszkają, więc dają im do przeczytania w swoim OK-Zeszycie. OK I druga rzecz to jest 3-2-1. E, ja to bardzo lubię, dlatego że to wymaga od uczniów, uczennic większego myślenia, większego wysiłku. Trzy rzeczy, których się nauczyłem, które umiem po tej lekcji, dwie, które, no, z którymi mam jeszcze problemy, i jedno pytanie. I to jest właśnie najtrudniejsze dla nich stworzyć pytanie do tej lekcji. I to bardzo mi się podoba, że właśnie takie trzy rzeczy w tej refleksji się pojawiają. U mnie wygląda to w ten sposób, że no, jesteśmy na początku drogi z refleksją, dlatego ona się pojawia wielokrotnie w trakcie, w trakcie lekcji, między innymi po, poprzez zadania, które dostają. Są to zadania najczęściej porównaj, wyciągnij, czym się różnią, jaki z tego wniosek, ewentualnie. Natomiast uczniowie na w międzyczasie, to jest coś, co zaczerpnęłam od Jacka Strzemiecznego, który zawsze nas męczy tym na wszystkich naszych spotkaniach trenerskich, zatrzymanie się na chwilę. I co chciałbyś z tego zapamiętać? Co jest dla Ciebie w tym momencie ważne? Taką stop klatkę, i oni dzielą się tym z partnerem do pracy, z kolegą, z koleżanką w ławce i rozmawiają na ten temat. A czasami zapisują sobie to jest w postaci wyrazów pojedynczych, tak jak na przykład dzisiaj było, że chcą zapamiętać tam, gdzie pisały, że biedronka to chrząszcz. I sobie zapisywali chrząszcz. Na kartce, w, w tym ciur. miejscu sząszcz, bardzo trudne, w miejscu, w którym, w którym w tym zeszycie naszym okajowym. Na, natomiast często też zaczynamy, zaczynamy zajęcia od tego, żeby dowiedzieć się, co już wiemy na ten temat, czyli ustalamy, a później weryfikujemy i mamy fakty i mity. Mhm. Co jest prawdą, co nie. I to nam podsumowuje też często, często dzień. Proszę bardzo. To jeszcze tak, Kasiu, sprowokowałaś mnie <noise> do takiego myślenia i do przypomnienia sobie takiej sytuacji nie trudno mi było znaleźć <noise> taką, e, efektu wow na lekcji, dzięki właśnie refleksji. E, tutaj był zamieszczony również przykład z ułamków dziesiętnych co już wiem, a czego chciałbym się nauczyć. No i okazało się, że tak naprawdę uczniowie nie za bardzo kojarzyli to pojęcie, to określenie ułamki dziesiętne. Na doświadczeniu jednego z dzieci, że jest to, kojarzy mu się to przecin, przepraszam, tak, cyfra, przecinek, cyfra, zbudowaliśmy taki przykład, po czym dopisałam ZL, to efekt ten wow, to o to chodzi, jakie to proste, jakie to łatwe. Myślę, że to jest właśnie to, że same dzieci to potrafiły zauważyć. Mhm. Bardzo cenne dla mnie, nie byłoby tego bez tej refleksji. Mhm. W ocenianiu kształtującym bardzo ważne jest dochodzenie samodzielne do rozwiązania i dlatego też tutaj dziękuję Ci za to. Dziękuję Wam za wspaniałe przykłady. Ja dodam, że również jestem zachwycona wszystkimi technikami, natomiast ostatnio stosuję z moimi uczniami refleksję w postaci pytania mhm. bowiem myślę, że nie tylko ja mam do, jako nauczycielka zaraz nie. ci dano się wyjaśni, <laughs> że ja nie tylko ja jako nauczycielka mam takie przeświadczenie że zadawanie pytań i formułowanie pytań jest taką umiejętnością trudną dla uczniów i ostatnio wymyśliliśmy taki sposób refleksji, że prosimy, aby ułożyć pytanie dotyczące tego, czego się dzisiaj nauczyłem, czy nauczyłam. A takim wprowadzeniem była również senka. Wyobraź sobie, że dzisiaj na lekcji nie ma twojej ukochanej, ulubionej koleżanki. Jakie pytanie mogłaby ci zadać? Dzwoniąc do ciebie, czego się dzisiaj nauczyłeś, co było dzisiaj na lekcji. Także też zachęcam do takiej formy refleksji w nie odpowiedzi, a tworzenia pytań, podsumowania tego, czego się nauczyliśmy, w formie pytania. Później uczniowie mogą się również tymi pytaniami wymieniać, i tworzą kolejną refleksję, już w formie odpowiedzi była bardzo ważna rzecz i ty mówiłaś, Kasia o tym mówiła, ale prawdopodobnie każdy z nas by o tym powiedział, że taką refleksję można y, poprzedzić rozmową, że uczniowie między sobą rozmawiają i wtedy ta ich refleksja może być bogatsza, y, bo mogą się uczyć od siebie wzajemnie. Ona nie musi być pisana w samotności i, y, no oczywiście czasami to też jest fajnie, że, jeżeli samemu się do, y, do swoich wniosków dojdzie i podzieli. Z drugą osobą. Zapraszam was do tego, aby przyjrzeć się przykładom technik stosowanych, które mamy nadesłane z OK Zeszytów. Tutaj jest przykład techniki, o której Danusiu wspominałaś. 3, 2, Michał. 1. I Michał również mówił. W pierwszej kolumnie uczeń podał trzy przykłady, które umie, które opanował. Trzy, dwa, które chciałby opanować, bądź który chciałby się nauczyć i w ostatniej zadaje właśnie pytanie, mhm. czyli tworzenie pytania do tego, czego chce się nauczyć. Kolejny przykład to światła drogowe. Światła drogowe kojarzą nam się przede wszystkim z trzema kolorami i takim sygnalizowaniem tylko kolorem: zielonym, już wszystko umiem, opanowałam, opanowałem, kolorem żółtym, to no jeszcze nie bardzo, troszeczkę brakuje, i czerwonym, ratuj nauczycielu. Natomiast tutaj mamy przykład Agnieszki Zagdańskiej, która no, połączyła rysunek z formą opisową sygnalizator świetlny, ale do tego też refleksja pisemna ucznia i taka wcześniejsza na pewno zaduma, co już umie na ten kolor zielony, na to wow, nad czym jeszcze musi popracować i co jeszcze wymaga rzeczywiście nauki i pewnych doświadczeń. Tutaj jest ten rysunek świateł, ale ja zachęcam w ogóle do różnych rysunków, różnych takich form graficznych, bo zdecydowanie lepiej uczniom się pracuje w momencie, kiedy mają dymek, w którym mają coś wpisać, niż pani yy, nauczycielka mówi zapisz. Swoją refleksję pod lekcją. Tak, w naszym kursie OK, zeszyt stworzyłaś wspaniałe materiały, m.in. Tak. dymki, chmurki, w których uczniowie mogą wpisywać swoje refleksje, swoje przemyślenia i powiem z doświadczenia, że oni później naśladują. Wklejona raz taka wklejka jest później dla nich świetną inspiracją do tego, aby wykorzystać to w innych sytuacjach uczenia się albo w ogóle na innych przedmiotach. To nie jest tylko moja praca, dlatego że już i kursanci na Facebooku i gdzie indziej dzielą się swoimi rysunkami ułatwiającymi podejście do refleksji. Kolejny przykład to diagram. W tym diagramie mogą znaleźć się różnorodne pytania. Mogą być pytania dotyczące, co już umiem, czego jeszcze nie umiem, w jaki sposób się uczę, co zapamiętałem dzisiaj z lekcji, z czym wychodzę. Tutaj też jest taki przykład graficznej pomocy w uczeniu się. Mhm. Łatwiej uczniowi nieraz w formie rysunku, grafiki coś zapisać, ale później też do tego sięgnąć. Przykuwa to uwagę też to ucznia. Też jest taką inspiracja do tego, żeby jednak coś wpisać w to żółte miejsce, nie tylko wyzielone tak. bo takie gołe, żółte to... Ale myślę, że sama forma tutaj pokolorowania, odniesienia się do tych kolejnych pól też mm. wymaga zatrzymania się mm -hmm. i też jest takim wabikiem, tak, żeby wabimy, zatrzymać wabimy, się i wpisać wabimy. tą refleksję. Wabimy do refleksji. Wabimy do refleksji. Pięć razy pięć. Kolejna technika przygotowana w twoim zestawie. Mm -hmm. Wypisuje pięć przykładów, pięć zagadnień, które zapamiętał z lekcji, ważnych. ważnych terminów, ale to nie jest koniec. Zadanie polega na tym, aby do tych pięciu wypisanych zagadnień, terminów, dopisał jeszcze pięć skojarzeń. Mhm. Tutaj mamy przykład z lekcji fizyki. Ja nie śmiem czytać tych <noise> zagadnień, natomiast czytając je w zaciszu domowym, byłam niesamowicie zbudowana. Ale myślę, że nie tylko na fizyce i przedmiotach ścisłych można wykorzystać tą technikę, bowiem nie muszą to być terminy, mogą tak. to być hasła, mogą to być na zagadnienia. Wiedronka, książcz. <grych> tak. Mm -hmm. To były przykłady różnorodnych technik. Ja a, myślę, że. Ja i o jednej muszę jeszcze dlatego że ja jestem fanką absolutną nauczycielki religii z Twojej szkoły, i która prosiła dzieci, żeby napisały, co już wiedzą i czego by się chciały dowiedzieć. I rzecz dotyczyła, um, chyba wtedy było Mszy Świętej. I dzieci napisały, jedno z dzieci napisało, że ono wie, że Msza Święta jest w niedzielę, a czego by się chciało dowiedzieć? I tu. Chciałoby się dowiedzieć, czy jak się modli, to Pan Bóg jest z nim. To no po prostu poza zrościć? Tak, to jest, to jest na pewno refleksja bardzo osobista. Mhm. A ponieważ y, przywołałaś nauczycielkę religii, to ja powiem, że jest to Marita Kowalczyk, tak. która Wypadnie. mam nadzieję i myślę, ogląda y, no, również tak. nas w tej chwili. Danusiu, bardzo wiele przykładów podałyśmy. Paleniści zobrazowali to praktyką z własnego doświadczenia szkolnego, y, ale jak wprowadzić tą refleksję? Mhm. Jak zrobić, żeby uczniowie chcieli w klasie, chcieli w zaciszu nieraz domowym w ogóle pisać mm -hmm. refleksje? C jak przekonać do tego samych nauczycieli, ale też e, samych uczniów? Mm -hmm. e, ja dodam, że e, taką świętą prawdą jest Twoja zasada trzy razy P. Czy możesz ją wyjaśnić? O! <noise> Pierwsze to jest powoli. Powoli, powoli, powoli. Nic się nie spieszymy, co nagle, to po diable, wszystko trzeba naprawdę wypracować. Drugie to jest pomagać. Pomagać uczniom w tym, żeby, żeby tą refleksję chcieli, chcieli czynić. I P, ostatnie P to jest podlewać, czyli ciągle się do niej odnosić. Ja myślę, że to jest taka święta zasada na wprowadzanie refleksji. Nie możemy wszystkiego wymagać od uczniów naraz. Nie możemy wymagać, żeby pisali kilku zdaniowe refleksje. Ja myślę, że należy świętować i bardzo cieszyć się z każdej samodzielnie sformułowanej myśli, czy w postaci zapisanego słowa, czy w postaci rysunku, czy w ogóle rozmowy. No właśnie, bo co na początek? Jak wprowadzać Refleksje, jak stosować refleksję w ok mhm. zeszycie. Ja bardzo długo myślałam i zastanawiałam się, przypominałam sobie ten proces wprowadzania refleksji do ok zeszytu. Mhm. I doszłam do wniosku, że nie byłoby refleksji w ok zeszytach, jeżeli wcześniej nie byłoby jej w klasie. Jeżeli nie byłoby takiej sytuacji, że uczniowie mieli możliwość wspólnego porozmawiania, wymieniania się swoimi pomysłami, myślami. I to też jeden z takich sposobów na to, aby zachęcić uczniów do refleksji. Taki nasz gadżet okejowy okay to kostki. Na kostkach mamy zapisane pytania, czego chciałbym się dzisiaj dowiedzieć, jak ten temat mógłbym wytłumaczyć czy jak tego tematu mógłbym nauczyć kolegę czy koleżanki. Nawet taka krótka gra z kostkami może być wprowadzeniem do tego i też zachętą, aby uczniowie zechcieli rozmawiać i formułować swoje myśli. Kolejny przykład to również światła. To też taki przykład do tego, aby zachęcić uczniów do odniesienia się do celów. Możemy stosować również różnorodne, inne pomysły. Może to być mały zdania czas kręgu, zdania podsumowujące. Bardzo. Myślę, że warto najpierw stworzyć też w klasie taką kulturę podsumowania i mówienia ustnego, a później bardzo stopniowo, tak jak mówiłaś, podlewając, zachęcając, ale przede wszystkim też doceniając zachęcać do zapisywania refleksji w zeszycie. Takim ważnym elementem jest partnerstwo, o którym cały czas mówimy przy okazji okej OK zeszytu, ale też przy okazji oceniania kształtującego, bowiem na tym partnerstwie chyba wszystko się buduje. Ostatnio nawet żeśmy mówili, chyba że okej OK zeszyt to właściwie jest part budowanie partnerstwa. Jakby tak. tak, tylko możliwe, że partnerstwo jest trudniejszym słowem niż okej OK zeszyt. Partnerstwo między nauczycielem i uczniem, bo tak, daje tak. mu wolność, daje mu wolność wyboru. Nie zmuszam go do pisania refleksji, jeżeli na to nie jest gotowy. A właśnie. Tutaj przed tym webinarium mówiłaś o tym, że u ciebie nie jest tak, że uczeń, że ty mówisz teraz będziemy reflektować w ten sposób. Tylko? Nie, myślę, chwaliłam się tutaj i dzieliłam się ostatnimi wrażeniami z lekcji, na której byłam zachwycona tym, że uczniowie analizując cele, kryteria wybierali sobie swój sposób uczenia się. I również swój sposób formułowania refleksji. Inni jedni rysowali, drudzy robili mapę myśli. Ktoś jeszcze napisał prawie opowiadanie. Ale myślę, że to też jest taka stopniowa droga i dojście, i to jest też ten element partnerstwa i dawania wyboru tak. uczniom. Wybór tutaj jest naprawdę magiczny, jeśli, jeśli chodzi o uczniów. I jeszcze jest jedno świętowanie no właśnie. Ja myślę, że w ogóle bez takiego klimatu pozytywnego i tego świętowania nie ma uczenia się. Mm -hmm. I warto tak samo jak planujemy każde zadanie edukacyjne, jak planujemy każdą kartkówkę i sprawdzian, zaplanować również na lekcji czas na świętowanie i na docenienie każdego małego sukcesu. Już żeśmy się nauczyli, tyle żeśmy się nauczyli, prawda? I to można świętować. No dobra, ale to czas zajmuje, kochana to jest takie chyba <noise> pytanie adwokata Taka. diabła które bardzo często się pojawia ja nie mam czasu na refleksję Ta. i ja powiem też z takiej praktyki nauczycielskiej że gdybym chciała zrealizować wszystko to co jest w podręczniku gdybym chciała zrealizować wszystko to co jest w ćwiczeniach i gdybym chciała zrealizować wszystko to co jest w gotowych programach nauczania na pewno nie miałabym czas na refleksję i co i decydujesz się tak decyduję na... się na refleksję, refleksję, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, ona jest takim sercem uczenia się. Mhm. I myślę, że trzeba sobie dać też taki czas na wybór tego, co jest dla moich uczniów najważniejsze, z czego mogę zrezygnować, mhm. ale na pewno nie ze świętowania i doceniania i na tym też budowania uczenia się. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo to świętowanie w polskiej szkole jest mało obecne. Że nauczyciel mówi, no jak to, co to świętować? Przecież powinien to umieć. No to umie, no to idziemy dalej, prawda? Tutaj mogę go tylko przypytać, czy umie, czy nie. A to świętowanie buduje, buduje to uczenie. Że to buduje gdzie, partnerstwo. partnerstwo. Mhm. Ja myślę, że my już skończymy, Tamusiu. Tak, ale mamy jeszcze panę. Tak, my skończymy. A my, my, my Skończymy we dwie, ponieważ byśmy się zagadały. Tak. I oddamy głos teraz naszym panelistom, mhm. którzy po doświadczeniu z prowadzeniem OK zeszytu podzielą się tym, jak wprowadzali, jak znajdują OK refleksje w swoich zeszytach. Pierwsze pytanie, które chciałybyśmy Wam zadać, to jak wprowadzaliście refleksje. I jak uczyliście tej refleksji swoich uczniów? Czy ja mogę wylosować? Tak jest. Kasiu. <grywa> Zaczynamy od najmłodszych. Słuchajcie, najmłodsi zupełnie przypadkowo, ponieważ właściwie to zaczynaliśmy z okej Zeszytem i nie myślałam, żeby w nim tam umieszczać refleksję. Bo myślałam, że na taką refleksyjność, jak przeglądałam okej zeszyty i innych nauczycieli, to jeszcze za wcześnie. No mamy tendencję matkowania tym dzieciom i jak to kobiety nie narażać, odkładać. Ale zaczęliśmy od tego, że oni zaczęli opowiadać o sobie, czyli z czym zaczynam dzisiejszy dzień. I to była pierwsza refleksja. Jak to się udało, to zaczęliśmy iść dalej. I to takie. Ta zabawa, która, która pokazuje mi też, gdzie jesteśmy i co mamy do zrobienia, to jest, to jest też refleksyjność naszych dzieci. Dwa razy wpuściłam się w kanał, przygotowałam lekcję rewelacyjną słuchajcie, no, genialna była. Ale ona była przeznaczona na trzy godziny lekcyjne, jak to w edukacji. Ale okazało się, że to wszystko moi uczniowie wiedzą. I lekcja skończyła się po 30, po 30 minutach. Dlatego co już wiemy na ten temat jest po prostu nieodzowne, nieodzowne. Czego chcemy się dowiedzieć, bo oni od razu, jak, jak sobie spisujemy na tablicy, co już wiemy, to zaraz obok się pojawia, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. Na zielono, co już wiemy, na czerwono są pytania, czego chcielibyśmy się dowiedzieć. I to nam buduje lekcje. A ostatnio niesamowita rzecz się wydarzyła, bo uczniowie mieli porównać traszkę z syropuchą i jedna z uczennic wstaje... Ale proszę pani, ta traszka to jest chyba płazem, bo ona też ma kijanki. No i, tch, no i cóż to dużo powiedzieć, tak? Nie, nie trzeba dokładać. Faktycznie traszka jest płazem, i o tą refleksję chodziło, więc nauczyli się. Dziękujemy. Michał. Wydawałoby się, że w gimnazjum jest łatwiej z refleksją niż w edukacji wczesnoszkolnej, ale okazuje się, że tak wcale łatwo nie jest. Ja na początku podawałem przykłady z takich swoich refleksji, ale nie tylko w odniesieniu do tego, o czym się uczymy. Refleksje po tym, co przeczytałem, obejrzałem i to ich bardziej przekonywało do tego, że ta refleksja powinna być ich własna, a nie tylko dotyczyć tego, co jest zawarte w celu i w kryteriach, ona może wykraczać poza nawet tą lekcję i nawet dobrze, że wykracza poza lekcję, bo pokazuje mi, że oni aktywnie myślą na tej lekcji, a nie są tylko takimi biorcami tej lekcji, a następnie to, co delikatnie przetworzyli, oddają w formie refleksji. Nie jest to wcale takie proste. Wymaga stosowania różnych technik, wymaga od, od, może nie tyle odpytywania, ale proszenia, żeby ci uczniowie, uczennice podzielili się tą refleksją. To jest dla mnie dosyć ważne, żeby oni pod koniec lekcji mogli zaprezentować te swoje refleksje, może nie wszyscy, ale przynajmniej y, niektórzy z nich, żeby oni też się uczyli od siebie, że ta refleksja to jest tak naprawdę moja refleksja, ale warto tą refleksją podzielić się z inną osobą. Przez to ona staje się bardziej ważna. Dziękuję. I jak jest z refleksją na matematyce? Bardzo zależało mi na samym początku, żeby podsumowywać lekcje. Natomiast tutaj nie ukrywam, że te refleksje wyglądały w ten sposób, że był powtarzany cel. Mieliśmy taki etap za sobą, natomiast zaczęliśmy od formy ustnej żeby zapisać, to najpierw była forma ustna, rozmawialiśmy o tym, często pojawiały się takie refleksje, ja to wszystko wiem, ale nie zaszkodzi się pouczyć, to już był wyższy poziom niż powtórzenie celu. Natomiast faktycznie budowaliśmy poprzez docenianie tych ustnych wypowiedzi. Mhm. I co się okazało, że później te wypowiedzi, już pisemne w zeszycie, one bardziej były, tak jak tutaj mówił i Michał, były takie bardziej indywidualne. Bardziej takie, które wskazywały uczniowi rozwój, ale też jednocześnie pokazywały, czego, czego tak naprawdę się nauczył i jakie ma wnioski. Mhm. Dziękujemy. I jaka jest Wasza dobra praktyka? Ja myślę, że już było trochę powiedziane. Może zapytamy tak. Są jeszcze dwa pytania. Jedno to jest o pra dobrą praktykę w uh -huh. stosowaniu refleksji, a drugie, jak dostrzegacie korzyści i trudności, ale też o tym mówiliście. Co chcielibyście jeszcze dodać z tych dwóch pytań teraz? Ja mam jeszcze może, Właśnie. bo tutaj z czatu uh -huh. um, różne pytania sobie notuję. Na część z tych pytań rzeczywiście odpowiedzieliście, natomiast mam takie poczucie, że jest bardzo miło. Więc może byśmy też powiedzieli trochę o o trudności. Takie pytanie tak. mamy. I też w naszym e, takie pytanie tutaj padło: co zrobić, kiedy uczniowie nie chcą pisać refleksji, e, albo jak piszą nie na temat? Tak, i o to właśnie Was poprosimy. Zmienimy temat i Wy może odpowiecie, bo to bardzo ciekawy jest problem. Kto z Was chciałby na ten temat odpowiedzieć? To znaczy, to co przed chwilką powiedziałam, to niejako mi się trochę wpisuje w to pytanie, że tak naprawdę to y, nie zaszkodzi się pouczyć. To żadna w moim odczuciu miałam poczucie takiej trochę klęski, no bo to żadna refleksja. Uczeń zawsze może zapisać, że trochę się pouczyć. <noise> Więc y, chodziło o to, że, y, żeby po prostu doprecyzować bardziej. I jeżeli to jest teraz forma pisemna, która zostanie zamknięta to tak naprawdę pozostaje i ten uczeń się nie rozwija. Czyli porozmawianie o tym, żeby jednak to uczniowie, tak jak tutaj Michał powiedział, na forum zechcieli się tym podzielić, to dopiero buduje, bo można zadać pytania doprecyzowujące i wówczas ta wypowiedź i jest pełniejsza, ale sądzę, że świadomość tego ucznia jest przede wszystkim większa, że on będzie widział bardziej tę korzyść, jeżeli będzie wiedział dokładnie, co ma jeszcze dopracować. Chciałam do, dołączyć uh -huh. do Twojej wypowiedzi, dlatego, że jeżeli mamy to, to, y, taką sytuację, że prawie wszyscy uczniowie mówią, o, y, 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 dzielą się swoją refleksją, to wtedy, jeśli oni widzą, że nauczyciel bierze to pod uwagę uh -huh. i na przykład na następnej lekcji mówi, po, biorąc pod uwagę to, co, żeś, co żeśmy już tu, y, co mówiliście, teraz zmieniłem lekcję. To to jest budowanie tego partnerstwa i ich zachęca wtedy do tej refleksji, tak myślę. Danusiu, czyli Przepraszam. Ja chciałam tylko dodać, słuchajcie, że e, idąc z tym tropem, który damusia tutaj powiedziała, e, moi uczniowie zaprojektowali e, lekcje. E, oni podali tematy, którymi chcą się zajmować, ponieważ mieliśmy o wiośnie i ogródku i... E, Dzielili się tak, co już na ten temat wiedzą w zespołach i okazało się, że wiedzą już wszystko i jedna z uczennic mi powiedziała, że no bo trzeba siać, bo jak się nie posieje, to nic nie wyrośnie. Tak? No więc o, o czym mamy tu rozmawiać i o czym, o czym wy chcielibyście rozmawiać? Więc może byśmy porozmawiali o przyrodzie, o zwierzętach? I oni wybrali zwierzęta i my faktycznie y, pracowaliśmy z tym, jak oni chcieli pracować. I muszę przyznać, że dzisiejszy dzień zakończył się sztafetą z pytaniami. Oni tam, wiadomo, trzeba było zebrać te informacje. I ja jeszcze nigdy nie spotkałam się z sytuacją, w której moje uczniowie, nie ucząc się na ćwiczeniach, nie powtarzając, nie utrwalając, mieli taką ilość informacji. Więc pierwszy raz zrobiłam coś takiego, że usiedliśmy wspólnie, no skoro już wiemy, to są sześciolatkowie, mimo wszystko. A jeżeli odpowiadając na pytanie, jakie trudności, to trudnością jest przede wszystkim to, że m, dzieci lubią powtarzać po sobie Aha. zasłyszane refleksje. I to jest właśnie to, do czego wróciłam, co już mówiłam z, o ojacku Strzemiecznym na tych naszych trenerskich. Zmień partnera, porozmawiaj jeszcze raz o tym samym. <laughs> jeszcze raz zmień partnera i znów porozmawiaj o tym samym. I w ten sposób zaczęli się uczyć. Po raz trzeci, jeżeli musieli coś powiedzieć, to już powiedzieli od siebie. I to była ich refleksja. Także to polecam. Ja jeszcze dodam, że myślę, że refleksja jest trudna dla nas dorosłych, no. <laughs> a tym bardziej dla uczniów, dla dzieci. I myślę, że trzeba dać im dużo czasu na zastanowienie się, na myślenie, ale także dać ten czas na to, że dzisiaj mogę nie napisać tej refleksji, że dzisiaj nie chcę tego mhm. zrobić. Ale też docenianie tego, że tą te, te, refleksję, tej refleksji dokonał, też jest ważne. Tak. Mhm. Może, Michał, jeszcze coś chciałbyś? Ja wypracowałem sobie taką teczkę refleksji. Teczkę refleksji to są różnego rodzaju serówki, na przykład techniki 3.2.1, pocztówka, Twitter biologiczny. I oni sobie wybierają, z czego oni chcą tak naprawdę skorzystać pod koniec refleksji. Aha. Biorą A, tą ode to ode mnie Mają każdeczkę. wybór. Mają wybór, oczywiście. I to nie jest takie, że wszyscy mają to samo, taką samą refleksję. I to też jest fajne, że to działa. Że refleksja nie musi być dla wszystkich identyczna. Jak ona jest bardzo zróżnicowana, to jest o wiele lepiej. I to, że oni mówią o tym na forum klasy, to nie chodzi o to, że jeden jest. Lepszy drugi jest gorszy, ten się nauczył, ten się y, trochę może ujawni, że tej wiedzy nie ma. Chodzi o to, żeby oni ze sobą rozmawiali. To jest według mnie najważniejsza, ta świadomość rozmowy, y, współistnienia razem w klasie. Dziękujemy Wam bardzo. Myślę, Czy, że. Marto, jakieś pytania pewnie byś chciała jeszcze zadać, to może byśmy odpowiedzieli później. Tak, znaczy ja bym chciała bardzo dużo pytań zadać, a właściwie to Wy chcieliście je zadać. Natomiast zrobimy dokładnie tak samo, jak w, poprzednim, w poprzedniej części, czyli ja je wszystkie zapiszę, zadam te pytania panelistom i na naszej stronie susowej one będą ogólnie dostępne. Będzie można spokojnie znaleźć odpowiedź na swoje pytania. Mhm. Serdecznie Wam dziękujemy. Myślę, że można to wszystko, co tutaj się działo, zmieścić w kilku bardzo ważnych zdaniach, słowach. Dialog, partnerstwo i świętowanie i wtedy będzie czas na refleksję. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom dzisiejszego webinarium. Wszystkie elementy, które mogliście tutaj zobaczyć, prezentacje, zdjęcia zostaną zamieszczone w kursie OK i oraz na stronie szkoły Uczącej się. Do zobaczenia. Ja, ma, ja mam jeszcze jedną propozycję. Rzucamy o. kostką i zobaczymy, ta kostką kończącą, zobaczymy, co wypadnie, i zadamy wam to pytanie, żebyście sobie sami odpowiedzieli w domu na ten temat. I tu jest tak. Jak zastosujesz ten temat w życiu? I z tym dziękujemy Wam bardzo za uczestnictwo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.